Siemano, siemano, wbijam się tak jeszcze przed odcinek, żeby powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. I to jest taka rzecz, o której wspominam w sumie na każdym odcinku, ale chcę o tym powiedzieć znowu, ponieważ jest to dla mnie bardzo, ale to bardzo ważne. I jest to oczywiście mój kanał Szczypcą Plus. Widzowie, serdecznie was zachęcam do tego, żebyście wbili na ten kanał, ponieważ tam codziennie staram się dorzucać wam fajne filmiki, a jeszcze dodatkowo chciałbym tam zacząć robić jeszcze fajniejsze filmiki, więc jeżeli was tam będzie więcej, będę miał większe ambicje do tego, żeby takie rzeczy robić, więc serdecznie was zapraszam na mój drugi kanał Szczypcą Plus. Musicie tam być, ponieważ już mamy tam 100 tysięcy subskrypcji, a jest szansa na to, żeby wbić więcej. No bo zawsze jest na to szansa. A tutaj jest was prawda, na tym kanale subskrybuje mnie ponad 240 tysięcy osób, więc to jest jeszcze 140 tysięcy osób więcej niż subskrybuje mnie na kanale Szczypcą Plus, więc serdecznie was tam zapraszam, jak tam wbijecie, będzie mi naprawdę bardzo miło. No a dodatkowo możecie wbić również na Instagrama i na mój kanał vlogowy, na którym póki coś jeszcze nic nie dzieje, ale dokładam wszelkich starań do tego, żeby jak najszybciej tam wystartować, ponieważ chcę, mega chcę, tylko po prostu czasowo nie wyrabiam, nie wyrabiam, niestety tego jest tak dużo, że ja nie wiem, w co mam ręce włożyć. Ale nieważne, jak mi się to dobrze uda zgrać wszystko, to wrócę na tamten kanał i będziemy robić fajne vlogi. No, a póki co zapraszam was do oglądania odcinka, bo jest naprawdę fajny. Elo! Dobra, widzowie, to jest drugi dzień, który spędza w tej jaskini i już mam naprawdę, już mam dosyć tej jaskini, nie? Przecież tutaj to się nie da żyć, przecież to jest jakaś, to są warunki, są fatalne, czekajcie, bo nawet nie założyłem sobie swoich okularów, prawda, agenta. No, co prawda nie mam ich na oczach, bo nic nie widział na monitorze, ale muszę je mieć, bo w końcu w stroju agenta jestem, a mój agent ma, że tak powiem, okulary. Wiecie co, ja tutaj siedzę i obserwuję sobie całe palionowo i totalnie nic się póki co nie dzieje. Nie widziałem nigdzie taty hejtera, więc mamy póki co święty spokój, ale to i tak nie zmienia faktu, że jestem troszkę przerażony i to tylko kwestia czasu, aż on w końcu zaatakuje. Oczywiście zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, to serdecznie was zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Odcinki codziennie o godzinie 19:19, a na plusie codziennie o godzinie 14:14, więc serdecznie was zachęcam do tego, żeby być na bieżąco na wszystkich moich kanałach. Dobra, słuchajcie, musimy tak, ja muszę z tej jaskini w końcu wyjść. Ja jestem ciekaw, czy mi tutaj w ogóle się urosło to drzewo, czy ono tu urosło już? Proszę. Nie, nie urosło, jest dalej takie ten małe, ale tu może jest trochę sadzonek więcej, coś tu wypadło? Nie ma nic, dobra, proszę, niech wypadnie jakaś sadzonka. Nie, nie wypadły, o nie, najgodzy, no dobra, mamy trochę lipę. Ale okej, dobra, wracam z powrotem do tej jaskini, chociaż powinienem z niej wyjść, bo już za dużo w niej siedzę. Ja też nie wiem, ja, miało być niebezpiecznie, a ja w ogóle nie widzę, żeby tu się cokolwiek złego działo. Patrz, o kurczę, tam się coś pali przy tym ratuszu, co tam się wyprawia? O kurczę, jest tata hejtera, widzę go, on z miniganem normalnie lata. O nie, dobra, widzę, jest tam, widzę go. On albo mnie szuka, albo tak po prostu sobie lata. On w sumie często tak robił, ale... Czy on tam kogoś zabił tego minigana, czy mi się wydawało? Nie, on tam ewidentnie czegoś szuka, nie? Ej, mi się to nie podoba, czekajcie, ja muszę tak. Czy ja chyba mam wszystko, nie... O, wiem, ja muszę mieć pod ręką ten... totem nieśmiertelności, zamiast tego, krótkofalówki sobie na razie. No widzę, że on tam gdzieś krąży, czekajcie, ja muszę przejść tutaj gdzieś dalej. On mnie nie może zauważyć, więc schowajmy się. Gdzie on jest? Czy ja go tu widziałem, że on tu leciał koło szkoły? Tu jest. Czekaj. Ja się boję, że on mi zaraz na twarz wyskoczy, nie? Jest tu, jest, dobra, widzę, leci sobie tutaj. Dobra, on idzie, on koło domu Milki lata, no nie, on to też jest niebezpieczne. Dobra, czekajcie, podejdźmy trochę bliżej, ja mam broń, więc muszę być ciągle, że tak powiem, na uwadze mieć go na celowniku. O, okej. Zresztą ma game moda, to i tak mu raczej nic z tym nie zrobię, ale mam go idealnie na celowniku, mógłbym mu teraz strzelać w głowę, nie? Ale dobra, nie, na razie nic nie robimy, dobra, robimy tak, schodzę tutaj na dół. Schodzę na dół, szybko. Dobra, to jest miejsce, w którym mogę się schować na chwilę, dobra. Jest git, gdzie on jest? On tam krążył, o nie, on jest nad moim domem, o nie, dobra, czekajcie. Zejdę sobie tu trochę niżej, pyk, dobra, jest elegancko, dobra, tu wchodzimy. Czekajcie, bo jestem na tym domu Emilii teraz, muszę stąd jakoś wyjść, dobra, ale ninja. Robimy tak, on tam strzela. O nie, on tam strzela, czekajcie, ja muszę podejść, zobaczyć, co on kombinuje, muszę wiedzieć, jakie on ma intencje, może on wcale nie jest zły na mnie, wiecie, o co chodzi, może wszystko jest w porządku. Dobra, już bliżej podchodzić nie mogę, tu już jestem wystarczająco daleko, tu już wystarczająco blisko. On strzela mi w ten dom, dobra, to jest ewidentnie nie jest pozytywnie nastawiony, na pewno. O nie. Otwieraj te drzwi! Szybko! Otwieraj, gdzie jesteś? Ty moje bronie! Co ty zrobiłeś? Halo, jest wkurzony na mnie mega. Nie, przecież mu nikt nie otworzy, jakby to było. Otwieraj, dobra, cwaniaku! Taki byłeś, stany, jak mi bronię kradłeś, to się doigrałeś! Otwieraj te drzwi, albo cię wysadzam! 3 sekundy!
Po bazukę? Nie. Dobra, odliczam. 10. Nie, jak on mi strzeli w ten dom, to 9, jest trafione. 9, 8, otwieraj, bo ja nie dam. 8, 7, 6, ostatnia szansa. 5, 4, 3, nie, proszę, niech jest strzela, niech jest strzela. 2, 1, sam się prosiłeś o to, głupi. Mamy cały dom wysadzi. Co on wyprawia? Gdzie je schowałeś? W której skrzynce? W której? Gdzie one są? Ale... Tutaj? Ale mi rozwalił dom. Nie, najgorzej. Tutaj? Co on tam robi? Szuka tych broni. On nie znajdzie ich, nie ma szans, bo one są tak dobrze ukryte. O nie, się otworzyło przejście do piwnicy. O nie. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, nie spodziewam się. Gdzie to ukryłeś? Nie, dobra, on jest bardzo wkurzony, czekajcie, ja muszę przejść tędy. On tam coś rozwala, dobra, czekajcie, robimy tak. Dobra, tu. Przechodzę powoli, on jak mnie tu zobaczy, to jest koniec. Ale on jest u mnie w magazynie chyba. Widzę, jak mówicie. Dobra, nie mogę tam iść, on tam szuka tych broni. On chyba raczej tego nie znajdzie, tak mi się wydaje, wiecie co, ja muszę zrobić tak. Dobra, widzowie, to trzeba zamurować, bo jeżeli on tu wróci i on to zauważy, to jest koniec, on tego nie może odkryć. To jest miejsce, które musi zostać tajemnicą na zawsze. Więc szybko robimy tak, dobra, tu szybko murujemy to w ten sposób, dobra, szybko, bo jak... Gdzie się ukrywasz? Nie, on tam dalej jest. Wracaj to z brońmi moimi. Dobra, robimy tak. Teraz potrzebuję tych dwóch bloków, dobra, tu murujemy to, okej. Tu jest więcej tego, okej, biorę to. Murujemy to, żeby on tego nie widział, że tu coś jest pod ziemią. Dobra, robimy tak, okej. Tam coś jest, ale dobra, to już nie ważne. Chowam się, dobra. Nie, bo za dużo ryzykuję. Chowam się tu. Nie, ja w ogóle gdzieś dalej muszę się schować. Tu się chowam. Wchodzę do tego budynku. Dobra. To jest idealne miejsce. Co on będę go widział chyba trochę. Nie, dobra, jeszcze cię znajdę! Jeszcze cię znajdę, zobaczysz, doigrasz się! Za to, co mi zrobiłeś to! Ostro pożałujesz! To będzie twój koniec! Dobra, on mi tak grozi, nie? Dobra, ja tu skitrany jestem, mam nadzieję, że... Dobra, że mnie nie zauważył. Dobra, poszedł se, dobra, to jest bardzo dobra informacja. Ja idę do siebie na chatę zobaczyć, jakie straty. Bo on mi pół chaty wysadził, gdzie przecież to jest jakaś tragedia. Nie wiem, jak to wygląda, to takie przykro jest, jak ja to widzę. Dobra, wchodzimy do środka. Co on tu zrobił? Rozwalił jakąś skrzynkę, widzę. Dobra, ale to... Kurczę, ja to jestem w stanie naprawić? Czekajcie, muszę to naprawić, bo mi te wszystkie itemy poznikają. Szybko, odkładamy tu, co się da. Pyk, dobra, tak. Odkładamy to, dobra, to, dobra, mamy odłożone. Skrzynki wezmę, bo ja nie wiem, co on tu jeszcze nawyprawiał, dobra. Nie, no tu też mi porozwalał. Jaki to jest śmietnik najgorszy. Dobra, tak, odkładamy wszystko. Dobra, pyk. Dobra, on napadł na mnie, nie dziwię się w sumie, ale to w sumie są, to, o nie, tu też mi rozwalił. To w sumie daje mi jasną sprawę, nie? Ja nie mogę tutaj zostać. On, jak się wkurzy, to napadnie również na innych, będzie zmuszał innych do tego, żeby pomagali mu i mnie znaleźli, więc tak, nie możemy działać, musimy zdecydowanie stąd uciekać. Zabiorę te skrzynki, mogą mi się przydać. Ten chleb mi się nie przyda, mam masę jedzenia ze sobą. Ja wiem, ja muszę drewno. Drewno, bierzemy tyle drewna, dobra, to nam powinno wystarczyć, jak co to sobie uzbieramy więcej. Więc teraz tak, muszę jak najszybciej wrócić z powrotem do mojej jaskini i niestety musimy uciekać z Palionowa, bo ja tutaj nie mogę dłużej zostać. On jest zdecydowanie tak bardzo wkurzony na mnie, że on mając bazukę i mając tego minigana, no co ja mogę... On tam gdzieś dalej strzela, ja nie wiem, to jest jakaś tragedia. Ja mając tą broń, nic nie mogę, ja mogę mu co najwyżej tą bronią pomachać, nie? Przecież on ma minigana i rakietnicę, przecież to jest koniec. Ja nie mam z nim totalnie szans, wracam z powrotem do jaskini i nie wiem, jutro odchodzę z Palionowa.